Dzień dobry, nazywam się Dominik Skoneczny, jestem pracownikiem firmy Bosch Exhaust Polska. Chciałem Państwu zaprezentować procedurę bazowania serwonapędu podłączonego do modułu liniowego. Uruchamiamy oprogramowanie IndraWorks DS, wpisujemy adres IP naszego serwonapędu, wyszukujemy i łączymy się z naszym serwonapędem. Zacznijmy od pokazania procedury bazowania serwonapędu z enkoderem inkrementalnym. Ustawmy poszczególne sygnały związane z procedurą bazowania. Jeżeli korzystamy z komunikacji nadrzędnej, należy ustawić parametr aktywujący procedurę bazowania. W większości protokołów komunikacyjnych funkcja ta dostępna jest w parametrze np. Control Word. W przypadku komunikacji Profinet znajduje się ona w parametrze P4077, i przypisana została do bitu drugiego. Jeśli natomiast korzystamy z wejść lokalnych w serwonapędzie, wybierzmy Local IOs i wejścia cyfrowe. W moim przypadku będą to właśnie wejścia lokalne. Zacznę od sygnału załączającego Enable. Jest to parametr P4028 Device Control Word, bit 15. Następnie sygnał, który będzie uruchamiał procedurę bazowania. Jest to parametr S148. Zdefiniuję sobie również sygnał zwany Home Switch. Oraz krańcówki hardware'owe, które są już tutaj domyślnie dodane. Przejdę teraz do trybu Operation Mode. Następnie wybieram katalog Motor Brake Measuring Systems, Motor Encoder i Data Reference Motor Encoder. Tutaj możemy wybrać kierunek obrotu, w którym będzie odbywało się bazowanie. Następnie wybieramy opcję bazowania. Może to być bazowanie z użyciem punktu referencyjnego, za pomocą Home Switch, krańcówki hardware'owej lub też bazowanie na twardy zderzak. Na początku wybierzmy opcję Home Switch. Tutaj wybieramy, czy reakcja ma być na zbocze rosnące, czy też opadające. Możemy również ustawić offset. W następnym oknie wpisujemy, jaka wartość ma być przypisana do naszej ustalonej pozycji referencyjnej. W moim przypadku będzie to 0. Kolejne okna odpowiadają za parametry procedury bazowania, takie jak prędkość czy przyspieszenie. Ja ustawię tutaj prędkość 50. Możemy teraz przeprowadzić pierwszą próbę. Uruchamiamy Enable. Następnie procedurę bazowania. Zasymuluję teraz działanie Home Switch. Silnik został zbazowany, znajduje się w referencji, co przedstawiają zielone lampki i aktualnie znajduje się w punkcie 0. Teraz wykonajmy procedurę bazowania z użyciem krańcówki hardware'owej. Zaznaczamy tutaj kolejną opcję i postępujemy według tych samych kroków jak przed chwilą. Sygnał Enable, procedura bazowania oraz symulacja krańcówki hardware'owej. Nasz serwonapęd został zbazowany z użyciem krańcówki hardware'owej. Kolejną opcją przeprowadzenia bazowania jest najazd na twardy zderzak. W tym momencie należy ograniczyć moment serwonapędu, aby udało się go łatwo zatrzymać. Przechodzimy do zakładki Limit Values oraz Torque Force Limits. Zmniejszamy moment, w moim przypadku zmniejszę go do 20%. Ja wprowadziłem ograniczenia ręcznie, można również to zrobić przesuwając wartości ze sterownika nadrzędnego. Jednak należy go dobrać odpowiednio do aplikacji i zastosowanej mechaniki. Wróćmy do
Data Reference Motor Encoder. Wybierzmy opcję Positive Stop. Możemy teraz przeprowadzić procedurę bazowania. Zasymuluję teraz działanie twardego zderzaka. Jak widać, oś została zbazowana. Pokażę teraz, jak bazuje się serwosilnik z enkoderem absolutnym. Na początku serwonapęd należy ustawić w pozycji, która ma być jego pozycją zerową. Jeśli nie uda nam się to wykonać ręcznie, wchodzimy do katalogu Optimization Commissioning. Wybieramy narzędzie Easy Startup Mode. Naciskamy Start Easy Startup Mode. Enable, potwierdzamy. Wpisujemy tutaj prędkość i za pomocą opcji jogów dojeżdżamy w wybrane miejsce. Następnie naciskamy Drive Off oraz Stop Easy Startup Mode. Teraz przechodzimy do katalogu Motor Brain Measuring Systems, Motor Encoder i Data Reference Motor Encoder. Okno to w przypadku silnika z enkoderem absolutnym wygląda nieco inaczej. Uzupełniamy Reference Distance, jeśli jest inny niż 0 i naciskamy przycisk Set Absolute Position. Nasz serwonapęd został zbazowany. Można to zrobić również z pozycji sterownika nadrzędnego lub za pomocą wejść cyfrowych poprzez użycie komendy C300. W razie pytań proszę kierować swoje maile na adres firmy Bosch Exot Polska. Zachęcam również do oglądania naszych filmów szkoleniowych, odwiedzenia profilu na Facebooku oraz strony internetowej, gdzie znajdą Państwo wszystkie najnowsze informacje. Dziękuję bardzo za uwagę.